Piątek, 13 dzień kwietnia, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam i zapraszam. Jazda przez drogowy plac budowy w śladzie drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Rawa Mazowiecka potrwa nie jak zakładano pierwotnie do czerwca. Roboty na wniosek firmy wykonującej remont przedłużono o 2 miesiące. Tak więc kierowcy podróżujący tą trasą w trakcie Mistrzostw Europy 2012 oraz w wakacje muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnień z pewnością będzie sporo. Sznur aut, korki i ciągnąca się w nieskończoność podróż na czas remontu drogi ekspresowej S8 to nic nadzwyczajnego, bo budowa przecież ma swoje prawa. Cały kraj jest tak rozkopany. Także nie ma specjalnie jakiegoś tam przelotu. Czyli utrudnienia i jeszcze raz utrudnienia. Tak. No są utrudnienia, no są, ale nie jest tak źle jeszcze. No trochę jest ta organizacja trochę taka nijaka, no ale ogólnie ciężko zawsze się po kraju jeździło. I tak będzie nieco dłużej. Plan, by budowę odcinka drogi ekspresowej S8 na trasie Piotrków Trybunalski i Rawa Mazowiecka ukończyć z początkiem czerwca, spalił na panewce. A dokładnie mówiąc, spłynął wraz z wodą, która w miesiącach jesienno-zimowych zalewała drogowe place budowy. Walka z podtopieniami skutecznie wydłużyła pracę robotnikom. Dlatego kilka tygodni temu wykonawca poprosił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wydłużenie terminu zakończenia prac. Na razie jeszcze termin, przypominam Państwu, nie został formalnie zmieniony, natomiast wszystko wskazuje na to, że taka decyzja zostanie podjęta. Przyczyny były dosyć prozaiczne. W ubiegłym roku, w czasie kiedy mieliśmy dosyć mocne opady, wiele miejsc na budowie zostało stopionych, co spowodowało nie tylko szkody, ale trzeba było też wstrzymać na jakiś czas pracę i to przełożyło się na zmianę terminu. Z takim roszczeniem wystąpił do nas wykonawca. Informacje o przedłużeniu prac na ósemce kierowców, którzy jadąc tędy muszą liczyć się z utrudnieniami i postojem w korkach, nie pocieszają. Nie cieszą też informacje o udrożnieniu trasy na czas Euro 2012, bo przecież jazda po drogowym placu budowy nie jest ani łatwa, ani przyjemna. No męczą strasznie, no. Stoimy tutaj już 40 minut w tym koreczku, no ale... Same ciężarówki, prawda? No musimy wybaczyć chyba. No. Ale może będzie lepiej. No lepiej nie będzie, bo remont się przedłuża 2 miesiące. O. Na szczęście tylko przejazdem dzisiaj. Bardzo wygodnie, mogę do rana stać. Naprawdę nie spieszy się? Nie, ja do Torunia tobie pani na rano zajadę. Spokojnie, bez nerwów. Organizacja taką, jaką mamy, widzimy, nie? Pięknie jest. No nie denerwuje, że te remonty tak długo trwają? Ale w żadnym wypadku, proszę pani. Ja ledwo chodzę już, ledwo siedzę tutaj. Na piotrkowsko-rawskim odcinku ekspresówki praca mimo wszystko wre. Do tej pory udało się wykonać 80% planu. Obecnie wykonywane są roboty związane z budową nawierzchni trasy oraz posadowieniem estakad. W Piotrkowie prace trwają przy budowie wiaduktu Rakowskiego. Tutaj do niedzieli 15 kwietnia w godzinach od 22 do 6 rano jest zmieniana organizacja ruchu. Związane jest to z malowaniem preparatami antykorozyjnymi elementów nowego wiaduktu. Znajomość przepisów ruchu drogowego, do tego opanowanie techniki jazdy skuterem i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z takimi zadaniami zmagali się dziś reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych startujących w eliminacjach do regionalnego turnieju motoryzacyjnego. Na pierwszy ogień uczestnicy turnieju motoryzacyjnego musieli zmierzyć się z testem z wiedzy teoretycznej. Pytania dotyczyły nie tylko znaków drogowych, ale i choćby zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach czy rondach. Po teorii przyszedł czas na zaprezentowanie tego, co uczestnicy potrafią w praktyce. Tor, który skuterem mieli do pokonania reprezentanci drużyn ze szkół z całego byłego województwa piotrkowskiego, nie należał do najłatwiejszych. Tu liczyła się nie tylko poprawność wykonania manewrów, ale i czas. Nieliczni przejechali tor bezbłędnie. Praktyka bez większych problemów, tutaj małe problemy tutaj z tą tralką, ale ogólnie raczej bezkonfliktowa jazda. Jednak to nie teoria, ani nie praktyka była podczas turnieju najtrudniejsza. Po raz pierwszy na tym etapie konkursu młodzież musiała zmierzyć się z pierwszą pomocą. Teoretyczne, jak i praktyczne zadania, choćby z opatrywania ran, były prawdziwym killerem.
Najlepiej chyba na razie poszło z testami, czyli wiedza jest, umiejętności troszeczkę mniej, bo jazda na motorowerze u niektórych troszeczkę kulała, natomiast najgorzej niestety idzie z pomocą przedmedyczną. Ubolewam nad tym, ale wierzymy w to, że właśnie zauważą opiekunowie i ci młodzi ludzie, czego im brakuje, dlatego też później dokształcą się. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów. Oni sami twierdzą, że takie konkursy to nie tylko dobra zabawa, ale i sporo potrzebnej wiedzy. Myślę, że w tych czasach każdy powinien, choć w podstawowym stopniu, wiedzieć, co zrobić na drodze. Nie tylko jeżeli poruszamy się samochodem, ale i również na pieszo. Sześć najlepszych drużyn wyłonionych w dzisiejszych eliminacjach reprezentować będzie region na szczeblu wojewódzkim konkursu. W tym roku jego organizatorem będzie Piotrków. Zmagania odbędą się 25 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. O działalności Ryszarda Kaczorowskiego w czasie prezydentury, jak i tej prowadzonej nieprzerwanie po złożeniu na ręce prezydenta Lecha Wałęsy insygniów władzy, wczoraj w muzeum wygłoszono wykład. Dla młodzieży, jak i tych starszych mieszkańców Piotrkowa, przybliżenie sylwetki ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie było nie tylko lekcją historii, ale prezentacją cech postawy polityka męża stanu. Sylwetkę zmarłego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego przybliżał zgromadzonym na wykładzie w muzeum profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki, członek Rady do Spraw Kombatantów przy prezydencie RP. To nie była tylko opowieść o kaczorowskim polityku, ale i próba podsumowania działalności tego wybitnego męża stanu w trakcie niespełna półtora rocznej prezydenckiej kadencji, jak i o prowadzonej działalności po jej zakończeniu. Jego rola jest trudna do przecenienia. To jeden z tych największych naszego czasu. Z tych, którzy się tak, myślę, pięknie nosili, to wszyscy dostrzegali, a jednocześnie człowiek, który symbolizował pewne pokolenie doświadczone bardzo okrutnie, potem wyzute z ojczyzny, ale przecież dla tej ojczyzny cały czas pracował. Wykład o Ryszardzie Kaczorowskim odbył się z inicjatywy Klubu Historycznego imienia generała Stefana Robeckiego-Grota, działającego w Piotrkowie. Miłośnicy historii już od jakiegoś czasu przybliżają mieszkańcom sylwetki ludzi nie tylko wybijających się na tle wydarzeń historycznych, ale i związanych szczególnie z miastem i regionem. Tym razem wybór postaci zainspirowała nie tylko rocznica śmierci Kaczorowskiego. Wykład ten miał być niejako klamrą spinającą wizytę prezydenta w Piotrkowie, która miała miejsce 14 listopada 2006 roku. Świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski był obecny w Piotrkowie, zaproszony przez harcerzy. Wtedy odbywała się tu sesja naukowa poświęcona 95. rocznicy działalności Związku Harcerstwa Polskiego na ziemi piotrkowskiej. I tak pomyśleliśmy, że warto przy okazji też rocznicy tej katastrofy smoleńskiej upamiętnić postać pana prezydenta. Podczas wykładu licznie zgromadzona młodzież, miłośnicy historii, jak i członkowie klubu usłyszeli nie tylko o historycznych aspektach działalności prezydenta. Opowieść okraszono też informacjami profesora Wysockiego, które przybliżały słuchaczom Kaczorowskiego jako człowieka, nie tylko patriotę, ale i osobę zdystansowaną, dowcipną i mającą zasady, których nigdy nie złamał. Homelski kadryl, witebska polka, kochaneczka czy polska poszła Karolinka do Gogolina. To tylko fragment repertuaru, jaki w minioną środę na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali muzycy z białoruskiego zespołu Haroszki. Muzyka była okraszona wręcz ekwilibrystycznym tańcem ludowym. Do tego piękne stroje odwzorowane nawet w najmniejszym szczególe. Białorusini podbili serca piotrkowian. Haroszki to zespół, który śmiało można porównać do polskiego zespołu Śląsk. Powstał on w latach 70. minionego wieku. Jest określany perłą białoruskiego folkloru oraz jego żywą legendą. Określenie to nie bez powodu przypadło właśnie zespołowi. To, co pokazują na scenie, zachwyca nie tylko profesjonalizmem, ale niezwykłym kunsztem i dopracowaniem najdrobniejszych szczegółów. W Piotrkowie nie mogło być inaczej. Muzycy oraz tancerze dali z siebie wszystko, w ten sposób prezentując się polskiej widowni z jak najlepszej strony.
Piękny, piękny. Zespół jest przepiękny. W ogóle tancerki. No, naprawdę jesteśmy zauroczeni tym występem. Dzisiaj wyjątkowe wrażenia. Wyjątkowy nastrój i to poczucie rytmu w tym wszystkim jest niesamowite. Taniec i śpiew. Są niesamowici, rewelacyjni. Dosłownie te nogi to ich tak chodzą jak piłeczki. Patrzę, czy czasem dotykają ziemi, czy nie dotykają. W ogóle cała kompozycja, stroje, tańce, śpiew, no to jest... Charoszki na turnę po Polsce przyjechali po raz pierwszy. Organizatorem występów był impresariat La Passione con Moto w Częstochowie. Cel całego przedsięwzięcia był jeden – pokazać kulturę narodu białoruskiego tak bliskiego Polakom. Takie spotkanie sąsiedzkie Polacy, kiedy Polacy przyjeżdżają i dzielą się tym, co jest piękne, szlachetne, cudowne i również Białorusini tu, jest najlepszym sposobem porozumiewania się dwóch braterskich słowiańskich narodów. Na scenie tancerzy zaprezentowali program artystyczny składający się z utworów charakterystycznych dla białoruskich regionów. Wśród nich znalazły się Mituś, Homelski Kadryl, Kochaneczka czy Ciareszka. Muzykę dopełniał taniec, barwne stroje dopracowane niemal do perfekcji oraz tradycyjne instrumenty. Przekrój ludowych tańców i melodii zakończono polskim akcentem. To już nasza tradycja. Kiedy jedziemy na turnę, staramy się przygotować piosenki danego kraju. Mamy w repertuarze nawet chińskie kompozycje. Chcemy się w ten sposób odwdzięczyć za gorące przyjęcie. Koncert Charoszek w Piotrkowie był jednym z kilku odbywających się w ramach tournée po Polsce. Zespół swój program zaprezentował w Częstochowie, Łodzi oraz Warszawie. Ostatni koncert odbędzie się w Radzyniu Podlaskim. To nie ostatnia wizyta w kraju. Jak zapowiedzieli organizatorzy, zespół z Białorusi z pewnością jeszcze raz będzie gościł w Polsce. Już za chwilę po informacjach zapraszam na spotkanie z księdzem Ireneuszem Bochyńskim. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Jest w kościele Pani Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim obraz Jezusa Miłosiernego, starszy niż ten w sanktuarium w Łagiewnikach. Obraz Jezu, ufam Tobie, namalowany przez Tomirę Badowską w czasie okupacji w 1943 roku. W tym miejscu, w tym kościele, w tę niedzielę, pierwszą po Wielkanocy, chcemy przeżywać święto Bożego Miłosierdzia, które wprowadził błogosławiony Jan Paweł II. Czas, kiedy jesteśmy przy źródle Bożego Miłosierdzia wraz z uczniami, którzy są w Wieczerniku, wraz z niewiernym Tomaszem, Didymosem, znaczy bliźniakiem, tak bardzo podobnym do Pana Jezusa, że niektórzy ich ze sobą mylili, a jednak jak bardzo różni. Ten, który zmartwychwstaje i ten, który mówi, dopóki nie włożę palca w miejsce po gwoździach i ręki do jego boku, nie uwierzę. Obyśmy byli takimi Dydymosami, bliźniakami, ale nie z Tomaszem, tylko z Jezusem. Jezu, ufam Tobie i chcę być do Ciebie podobny.